Dobra. Kamera, akcja. Cześć, siemaneczko, ja jestem Jakub Raczek, to jestem ja, Jakub Raczek, to jestem ja, Jakub Raczek, a dzisiaj sobie nagramy, jak mam podczas streamingów OBS-a, jak mam w OBS-ie wszystko ustawione. A dzisiaj wam akurat to pokażę, bo wymyśliłem sobie taki film. A jak chcesz kolejne takie filmy, takie samiutkie filmy, nie co jeden do jeden, tylko inne filmy, ale też z komputera albo z programów OBS-a, jak coś przechwytywać, czy kamerę, czy ogólnie jak ja to robię, to zostaw łapę. Jesteśmy we filmie. Była, to się kameruje, Marek, to się kameruje. Dobra. Tutaj mamy tak. To jest mój cały OBS. To jest mój cały OBS podczas streamingu. Tak u mnie to wygląda. U innych to inaczej wygląda. Ja sobie to tak zrobiłem. To się nazywa Strip Studio. Inni mają tylko jeden ekranik i tyle. A ja wolę mieć więcej i po prostu jest mi tak wygodnie. Na przykład mój kolega, który streamuje mecze, to też właśnie tak ma, bo właśnie ostatnio widziałem, bo jak streamowałem też, jakby kręciłem mecz, to właśnie też widziałem, że tak miał na dwa ekrany, raczej dwa te. Dobra, teraz wam pokażę, jak ja mam. I tak, pierwsze na początku streama mam, zaraz zaczynam, tak z 5 minut przed godziną, przed tą godziną, która ma być stream. Później jak ktoś mi wejdzie do pokoju, albo muszę puścić psa, albo muszę do WC opróżnić swoją zawartość, to właśnie coś takiego włączam. Później mamy koniec streama i później włączam na maksa muzykę i to tak to właśnie się dzieje. Tu się witam na live'ach i ogólnie tu gadam i na filmach też tak robię. Później mamy tą właśnie scenę, co teraz używam, ale jeszcze na tej scenie mam coś takiego, ale na filmach tego nie będę używał, bo mam efekty montażowe. I to też tu tego nie będę, dobra, na live'ach właśnie tej sceny też używam i tak. Na przykład też mam na live'ach, używam na przykład subskrypcji, czyli na przykład coś takiego, że o takiej właśnie subskrypcji właśnie używam. Dobra, ja szybciej skrócę. I później mamy like. Mamy takiego lajka, też właśnie mówię na live'ach, że na przykład będzie kolejny taki live, czy wam się podoba live. Także i też mam takie rameczki, które właśnie z tej strony, właśnie mam te ramki. W poprzednim filmie będzie link, że pierwsze co mamy ramkę Instagrama, a później mamy ramkę YouTube'a i ile mam subskrypcji, teraz nie mam, bo nie mam jeszcze tego zrobione i rzadko tego używam. Tu mam muzykę i Facebooka i tutaj mam Discorda i tutaj ile mam osób na Discordzie i to też jeszcze muszę zrobić przed sobotą, bo chyba będzie w sobotę film. A nie, jak wy to oglądacie, to już to był stream. Dobra, to już wiecie. Dobra. I później mamy, ja tego nie będę używał na filmach, bo ja mam właśnie efekty montażowe. No i tu mamy jeszcze tło, kamerę, no i tak ogólnie. Później przechodzimy dalej. Ja tu mam jakby dźwięk, który jest mega ważny we filmach, we streamach. Pierwsza ta to jest, co teraz właśnie mówię, co mnie słyszycie. Druga to jest z komputera, czy ze Spotify'a na przykład. I tą ta nie jest ważna, to jest z kamery.
ale no po prostu można ją wyrzucić, bo kamera jest zepsuta, ale obraz jest na przykład dobry. Później, teraz muszę zmienić na sekundę programu, sorry. Tylko na sekundę sobie tutaj zmienię rankę właśnie. Dobra, tak na oko dam. Jezu, kolega mi się mówi. A, będzie widać, kolega. Dobra. I później mamy rozpocznij streama. Tu mamy rozpocznij nagrywanie, ale ja teraz nagrywam. Później mamy tu właśnie tą opcję tryb studia. Ja właśnie mam ten tą tryb studia. Później mamy ustawienia, ale nie pokażę ustawień jakie mam. Może będzie w następnym filmie, ale to od was zależy, jak dobijecie tutaj 15 łapek w górę. No i wyjść z po prostu z OBS-a. Tutaj mamy jakby przejście. O, coś takiego. Tu mamy wyciemnianie, tutaj mamy o coś takiego mogę zrobić samemu, mogę to zrobić. Także no i chyba tyle na tą po prostu na tym także odcinek. Także jak wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Tutaj macie łapeczkę w górę, tutaj dokładnie. Jak wam się podobał film, później macie zostawić subika. Jak ktoś jeszcze nie zostawił, to ma zostawić, jest obowiązkowo, bo na tym kanale będą lajki i oczywiście dzwoneczek, które będą przychodzić powiadomienia. Także jeszcze zostaw komentarz, jak ci się spodobał film, albo skomentuj ten film, to ja krzyknę ci serduszko. No i odpiszę na twoje jakby pytanie, komentarze. Także już kończymy ten film, lajkuj, subskrybuj. A, jeszcze zapomniałem, wpadajcie na naszą grupkę, link w opisie, na Discordzie. Także lajkuj, subskrybuj, daj dzwoneczkę, trzymaj się i cześć!